Witamy Państwa serdecznie w 7 odcinku programu realizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Tradycji i Kultury Niklot pod tytułem Niklotowe Rozmowy. Dzisiaj ze mną Tomasz Szymański. Dzień dobry Państwu. Oraz moja skromna osoba Grzegorz Ćwik. Dzisiaj chcieliśmy zająć się tematem wyjątkowo niezwiązanym z wojną na Ukrainie, aczkolwiek pewnie ten temat jeszcze będzie wracał. Natomiast dzisiaj chcieliśmy zająć się tematem związanym bardziej z polityką państwa, kwestiami wyznaniowymi i kościołem, czy kościołami, wspólnotami religijnymi, a dokładnie z kwestią podatku kościelnego i pod tytułem dzisiejsza rozmowa byłaby, czy wprowadzać podatek kościelny na wzór tego podatku, który funkcjonuje u naszego zachodniego sąsiada, czy też nie. Powiem Tomku, że ty masz swoje określone przemyślenia i punkt widzenia na ten temat. Należałoby zacząć od tego, że ten podatek występuje nie tylko w Niemczech, chociaż w Niemczech jest najbardziej znany, ponieważ bardzo duża ilość Polaków pracowała, pracuje nadal w Niemczech i oni stykają się z tym podatkiem, ponieważ każdy pracujący, każdy osiągający dochody z pracy bądź z prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Republiki Federalnej Niemiec jest zobowiązany płacić podatek kościelny. On się różni wysokością w zależności od landu, ale no i każdy zapisany do danej wspólnoty wyznaniowej, ponieważ zarejestrowane wspólnoty wyznaniowe mają w Niemczech prawo do pobierania podatku od swoich członków. Można tego podatku tam nie płacić, ale wiąże się to z wystąpieniem z związku wyznaniowego. No i za tym idą pewne też określone konsekwencje. Zdarza się na przykład, że Polacy pracujący w Niemczech, chcąc zaoszczędzić te parę euro, występują z kościoła katolickiego, a następnie przyjeżdżają do kraju i tutaj są zdziwieni, że ksiądz robi problem przy na przykład ślubie kościelnym albo nie chcą przyjąć dziecka do szkoły katolickiej. No, otrzymują w ten sposób ci ludzie też lekcję, że nie ma czegoś takiego jak kościół polski, w sensie kościół rzymskokatolicki, ponieważ jest kościół powszechny katolicki, znaczy to powszechny właśnie. I informacja złożona, deklaracja złożona w Niemczech jest przekazywana kanałami kościelnymi do parafii w Polsce tego deklarującego, co oczywiście rodzi pewne określone konsekwencje, a wynikające z uniwersalistycznego charakteru, czyli powszechnego właśnie charakteru kościoła katolickiego. O tym, że konsekwencje te są na wielu różnych polach, mówiła Zadruga już kilkadziesiąt lat temu, także nie jest to rzecz nowa. Ale też trzeba zwrócić uwagę, że istnieją różne modele rozwiązania tej sprawy. Tu wspomnieliśmy o najbardziej znanym niemieckim. We Włoszech jest nieco inaczej. Tam od lat 80. XX wieku jest rozwiązanie takie, że każdy podatnik płaci 8 promili na albo zarejestrowany kościół, który wskaże w deklaracji podatkowej, albo jeżeli jest na przykład ateistą albo agnostykiem, płaci na cel, znaczy przejmuje to państwo i przeznacza na cel społeczny. Podatki kościelne w takiej czy innej formie są znane w szeregu innych krajów, no w dużej mierze też w krajach protestanckich. To się wiąże oczywiście z znaną wszystkim chyba ze szkoły średniej ideą Kościoła Narodowego głoszoną przez Marcina Lutra. Tak? To też nie budzi zdziwienia, że te podatki są w krajach głównie protestanckich, to znaczy poza Danią, Szwecją, Norwegią, Finlandią. Ale przypomnę, że na przykład w katolickiej Austrii także jest podatek kościelny. No i oczywiście wracamy tutaj do tego włoskiego przykładu, bo uważam, że on jest chyba najbardziej instruktywny, gdy mówimy o wprowadzeniu takiego rozwiązania w Polsce. Ponieważ myślę, że istnieje kilka powodów, dla których to rozwiązanie w Polsce warto wprowadzić. Pierwszy powód to jest to, że kościoły i związki wyznaniowe otrzymują jasną, taką czytelną podstawę swojego finansowania, wynikającą wprost z liczby wiernych. I to jest argument no, istotny, usuwa wszelkie wątpliwości w tej mierze. Drugi argument jest taki, że jeżeli wprowadzilibyśmy podatek kościelny, można byłoby zlikwidować fundusz kościelny, który budził też określone wątpliwości. Najróżniejsze, no, na przykład fundusz kościelny był formą zadośćuczynienia za zabrane przez komunistów mienie,
Kościołowi i organizacjom wyznaniowym, ale należy zwrócić uwagę na to, że te mienie zostało w dużej mierze przynajmniej już odzyskane, a też z funduszu kościelnego mają prawo korzystać związki wyznaniowe zarejestrowane po 1950 roku, czyli po tej dacie, w której kiedy to komuniści to mienie zabrali. I no, te związki nie istniały, niektóre w 1950 roku. Komuniści w związku z czym nie mieli możliwości im czegoś zabrać, a też korzystają. No, takie wątpliwości Fundusz Kościelny budził, także inne. I podatek kościelny ten problem rozwiązuje. Fundusz Kościelny znika. Oczywiście trzeba zaznaczyć, że państwo musiałoby zachować możliwość wspierania remontu, wspierania ogólnie mówiąc działań na rzecz zachowania budynków zabytkowych. Jako dziedzictwa ogólnonarodowego, tak? Nie jako budynku czy przedmiotu kościelnego, ale jako elementu dziedzictwa kulturowego narodu polskiego. Z tym, że wówczas, bo te z funduszu kościelnego też one są finansowane obecnie, te remonty na przykład zabytkowych budynków, z tym, że byłoby to, szłoby to wprost ze środków przeznaczonych na ochronę zabytków, ogólnie mówiąc na kulturę, tak? I to jest ten powód drugi, czyli likwidacja tutaj funduszu kościelnego. Powód trzeci wiąże się z faktem, że bardzo często dotyczy to mniejszych wspólnot. I te wspólnoty często deklarują liczby swoich wyznawców zawyżone. To jest w jakimś sensie naturalne, ponieważ wspólnota mała chce podkreślić swoje znaczenie i tutaj może nie podawajmy przykładów, żeby nie budzić irytacji niektórych słuchaczy, ale zdarzyło mi się w przestrzeni medialnej słyszeć deklarację wielkości danej wspólnoty, która nijak się potem miała do tych deklaracji złożonych w GUS-ie. Dokładnie. Więc podczas spisu powszechnego. Choć tutaj trzeba na usprawiedliwienie władz tych wspólnot wyznaniowych zwrócić uwagę na taki fakt, że GUS zadaje pytanie o wyznanie, ale odpowiedź na to pytanie jest dobrowolna, czyli jest od razu wątpliwość, czy te dane, które GUS zbiera, są adekwatne do rzeczywistości. W momencie, gdy istnieje podatek kościelny, nie ma problemu z określeniem liczby poczuwających się wiernych. Ten, kto płaci, ten się poczuwa. To jest proste i oczywiste. I wreszcie powód ostatni, już mniej związany z rzeczami praktycznymi. Wybitni Polacy piszący o polskim charakterze narodowym, bardzo często to byli Polacy różniący się bardzo od siebie, Dmowski, Piłsudski i Stachniuk, w tej jednej dziedzinie byli ze sobą zgodni. Mianowicie zwracali uwagę na pewną letniość polskiego charakteru narodowego, na pewną niekonsekwencję polskiego charakteru narodowego, który przejawia się w bardzo wielu naszych zachowaniach zbiorowych i zarówno zachowaniach zbiorowych takich dotyczących spraw najpoważniejszych, politycznych, jak i w takich zdawałoby się no, drugo, trzeciorzędnych, jak choćby to wypisywanie się z kościoła przez Kowalskiego, który chce zaoszczędzić parę marek czy też parę euro, bo przecież ta praktyka to jest nie od wczoraj. I mówiąc najkrócej, charakteryzuje nasze życie, nasze zachowania w sferze publicznej niesłychanie często deficyt powagi. Deficyt poważnego, zasadniczego stosunku do spraw ważnych, w tym także do swojego światopoglądu, do wyznawanych, deklarowanych przynajmniej przez siebie wartości. I podatek kościelny stworzyłby okazję do refleksji dla każdego podatnika. Jak się zdeklarować? Być może dla niektórych podatników byłaby to pierwsza tego rodzaju refleksja w ich życiu, a refleksja nad sobą, refleksja nad stosunkiem swoim do świata zawsze jest pożyteczna. To są te argumenty. No właśnie, wydaje mi się też, że podatek kościelny ma jeszcze ten plus, że stwarza pewną przejrzystość i pewną jasność rozliczeń, no bo pamiętajmy, że cały czas jest dość duża dyskusja dotycząca zarówno z lewej, jak i prawej strony. Tam padają różne głosy dotyczące sposobu finansowania Kościoła katolickiego i poszczególnych jego
części czy struktur przez państwo polskie i mamy nawet problem z wyliczeniem jakby ile tych pieniędzy faktycznie Kościół katolicki jako organizacja, jako struktura otrzymuje, bo otrzymuje te pieniądze zarówno jako Kościół katolicki, otrzymuje jako część funkcjonariuszy państwa polskiego, chociażby kapelani, nauczyciele religii, którzy są zatrudnieni przez państwo, otrzymuje w postaci chociażby pewnych struktur funkcjonujących w takiej rzeczywistości, na przykład jak sierocińce, jak domy opieki. No a wreszcie mamy finansowanie takie, można powiedzieć, ukryte i tak naprawdę to jest chyba takie budzące najwięcej kontrowersji, mianowicie związane z wszelkiego rodzaju finansowaniem nielegalnym, czyli na przykład kupno gruntów po bardzo zaniżonych cenach. Mamy przypadki, gdzie Kościół katolicki, ale nie tylko, kupuje lokalnie grunty od gmin, od starostw za 3, za 5, za 1% wartości tegoż gruntu, czy tegoż zabudowania, bo to czasem też jest kwestia, no tak jak mówiłeś, właśnie zwrotu pewnych budynków, czy zwrotu pewnego mienia znacjonalizowanego w latach 40. i 50. Tutaj możemy wprowadzić ten podatek jako takie całkowite uregulowanie i wprowadzenie jasnych zasad, to znaczy Kościół jakikolwiek, czy to będzie Kościół katolicki, prawosławny, czy jakakolwiek inna wspólnota opierać by się miała tylko na pieniądzach, które otrzymuje od swoich wyznawców, swoich wiernych i ludzi, którzy uczestniczą w ramach tejże wspólnoty. Sam chyba postulat nie jest bardzo obecny, tak mi się przynajmniej wydaje, w polskiej przestrzeni publicznej, to znaczy poruszany jest okresowo przez środowiska liberalne, czy w ogóle temat finansowania Kościoła jest poruszany przez środowiska liberalne, środowiska lewicowe, ale wydaje się, że raczej instrumentalnie. Tutaj jedną rzecz trzeba podkreślić. Ja osobiście jestem za tym modelem włoskim, to znaczy takim, w którym płacą wszyscy. Nie możesz wypisać się z czegokolwiek po to, żeby nie płacić paru złotych, ponieważ nawet jak ktoś deklaruje ateizm, czy jest agnostykiem, to może zdeklarować na listę fundacji czy stowarzyszeń o charakterze właśnie świeckim, ateistycznym, agnostycznym, jakim tam sobie jeszcze możemy pomyśleć, albo po prostu na przekazanie to państwu, które jest przecież państwem świeckim. I to jest rozwiązanie rozsądne, bo uniknie właśnie takich działań, o jakich mówiliśmy. No i też trzeba to zaznaczyć, że wprowadzenie podatku kościelnego nie oznacza przecież zakazu indywidualnego dawania na kościół przez danego wiernego. Jeżeli ktoś chce na tacę rzucić, to oczywiście rzuci, to są jego pieniądze, on o tym decyduje i nikt tu nic, system podatkowy nic do tego nie ma, więc tak najkrócej, więc tutaj dla wyjaśnienia. Z tego powodu też uważam, że powodu tej przejrzystości, o której mówiłeś, też tak samo uważam, że warto to rozwiązanie promować. Tu mi się przychodzi jedna rzecz do głowy tak na koniec. W dobie, kiedy społeczeństwa, narody dzielą się coraz bardziej wewnętrznie pod względem światopoglądowym, pod względem też religijnym, takie rozwiązanie wydaje się być rozwiązaniem, które niweluje, czy jakby wyjmuje z tych kart niezgody, jedną z tych kart, jaką jest finansowanie Kościoła katolickiego, no bo to się pojawia mimo wszystko w dyskusjach, bardzo często we wszelkich, prawda, rozmowach ten temat właśnie podnoszony jest jako dowód na to, że państwo polskie jednakowoż nie jest państwem jednoznacznie świeckim, że ten rozdział państwa od Kościoła funkcjonuje tylko na papierze, a w praktyce struktury kościelne, struktury państwowe są ze sobą w taki czy inny sposób powiązane. Oczywiście to jest temat dużo szerszy niż tylko temat podatku kościelnego lub jego braku, natomiast jest zawsze jakiś tam aspekt, który pozwala uśmierzyć przynajmniej jedną taką płaszczyznę konfliktów społecznych, no a w dobie, jaką mamy obecnie, czyli w dobie po 24 lutego, czyli w dobie wojny na wschodzie, wszystko, co sensownie prowadzi do konsensusu społecznego, należy traktować w sposób, mi się tak przynajmniej wydaje, afirmatywny. Z naszej strony to wszystko. Dziękujemy serdecznie za obejrzenie kolejnego odcinka naszego cyklicznego programu. Zachęcamy do subskrybowania, udostępniania naszych nagrań. Pozdrawiamy serdecznie. Grzegorz Ćwik. Tomasz Szczepański.